patrzę, co ty tutaj dla mnie przygotowałeś. Usiądźmy sobie. Słuchaj, to jest zaklinacz deszczu, używany w języku dżyberysz, który dzisiaj będziesz się posługiwała. No dobrze, ale powiedz mi, dlaczego akurat ten zaklinacz deszczu, bo my troszeczkę rozmawialiśmy, co będziemy chcieli dzisiaj robić. Ty prowadzisz takie treningi za pomocą ruchu, tak? Dobrze to określiłam? Myślę, że jak najbardziej. Treningi za pomocą ruchu i za pomocą koncentracji. I dzisiaj chcesz pomóc mojej osobie. Tak, bo właśnie chciałem, żebyśmy mogli znaleźć takie jakieś... W takim nazewnictwie to się nazywa wąskie gardło, czyli gdzieś, gdzie jest taki trochę ból, albo gdzieś, gdzie jest taka trudność, z czym ty się po prostu spotykasz w swojej po prostu pracy. No właśnie, to ja bym chciała, żebyśmy poćwiczyli takie rzeczy, jak zachowanie przed dużą publicznością, zachowanie przed gościem, który niekoniecznie jest łatwą osobą jako rozmówca. A jakbyś na przykład dała taki przykład ze swojego życia, wyciągnęła i tutaj się podzieliła, a ja na tym przykładzie będę mógł coś tam dopasować. No dobrze. Super, fajnie. Adam Adamonis, załóżmy, spotykamy się na jakimś evencie. Tak. No i pewnie wiele kobiet interesuje to, czy ty masz dziewczynę. Czyli to o tym było? To jest właśnie już ten przykład. Dobrze. A to... dobrze. Masz dziewczynę? I teraz co ja z tym robię, tak? No ja nie wiem, czy ty chcesz odpowiedzieć mi na to pytanie, czy nie. Słuchaj, a możemy tu zaparkować? I na koniec programu może ci odpowiem. No i jak zrobić, żeby to właśnie osoba, którą zapraszam do programu lub osoba, którą spotykam gdzieś, udzieliła tej informacji akurat mi? Bo chcesz od razu informację, prawda? No nie mam czasu, wiesz, za mną tu inne dziennikarze, twój menadżer, szpilki, które nogi mnie bolą. Dobra, a zadaj, jakby zadaj, pokażemy... które nogi mnie bolą i tak dalej, nie mam czasu. A dajmy jeszcze kilka innych przykładów, zadaj to, jeszcze raz to samo pytanie. Masz dziewczynę? To nie jest twoja sprawa. Ja domyślam się, że to nie jest moja sprawa, ale masz dziewczynę. Słuchaj, nie powiem ci. Wiesz co, to... A ty masz chłopaka? Ja zadaję pytania. No ale słuchaj, to tak no, ale samo... Ale to już nie, no rzeczywiście, jak ty byś mi odpowiedział, że to nie moja sprawa, to ja bym powiedziała, okej, to przejdźmy do tematu związanego z twoim życiem zawodowym. Ale nie, dostałam ale odpowiedzi, nie czy masz dziewczynę, czy nie. No, chodzi o to, że tak naprawdę te odpowiedzi takich osób, to są tak zwane zmyłki. Mhm. One zmylają. One, na przykład ktoś to może odpowiedzieć sarkastycznie, a co cię to obchodzi? Albo nie będę, wiesz, takiej osobie jak ty odpowiadał. No i właśnie bo kim ty jesteś, tak? Tak, tak, tak. Czy jesteśmy na ty, aż tak? Są aż takie po prostu odpowiedzi, kiedy ludzie są zdenerwowani i rzucają tak, prawda? Albo ludzie zaczynają owijać w bawełnę. Słuchaj, no nie wiem, no nie, to chyba nie może... Bez sensu, to ludzi nie interesuje za bardzo, porozmawiajmy o moim życiu zawodowym, prawda? I omijanie tematu. No tak, ale ty chcesz cały czas uzyskać odpowiedź, bo masz czas. Tak. Już jest następna osoba. No i tak naprawdę twój rozmówca zmyla cię. I porozmawiamy o tym, jak wyciągnąć to meritum od rozmówcy, niezależnie od tego, czy pracujesz w telewizji, czy w jakiejkolwiek innej branży. Tak. I robiąc to na zasadzie budowania relacji, a nie manipulacji, to jest raz. Dwa, pogłębiania tej rozmowy, żeby ona miała sens, no, żeby się ludzie mogli spotkać razem, a nie tylko pomachać i obrzucić siebie, kto jest lepszy w ogóle, kto co ma zbudować status, prawda? Tak, tak, tak. Za pomocą tych zaklinaczy deszczu będziemy dzisiaj ćwiczyć, tak? Nie i co jeszcze przygotowałeś? Słuchaj, przygotowałem. Często pracuję, już ci pokazuję, z takimi kartami. Twoim zadaniem będzie odzwierciedlić, co jest na nich. Czyli będę musiała ci opisać, co ja widzę na tej karcie. Tak, co ty po prostu widzisz. Słuchaj, ja jestem już tak ciekawa, jak ja zareaguję na te rzeczy, że musimy biec na trening. Idziemy? Dobrze, no to co? Zabieramy nasze narzędzia i działamy. Tematem trochę naszym w pierwszej części jest praca z ciałem, bo mamy, czyli realizujemy temat, co się dzieje z nami, jak zaczynamy występować na przykład przed dużą publicznością albo występować przed osobą, rozmawiać z osobą, która jest nastawiona na nie do nas lub nie chce w ogóle z nami rozmawiać. Pierwsza taka rzecz, tak zwany shaking. Wszystkie gwiazdy to robią, Britney Spears, wiesz, Madonna. Shaking po prostu polega na czymś takim, że cały czas robisz taki, tak jak po prostu mam teraz tak, to robisz, to ty robisz, tak? I teraz zadaniem twoim jest, żeby nie odrywać stóp, pięt, a cały czas mieć shaking.
Czyli co, po to, żeby nas to odprężyło, wyluzowało jakoś? Słuchaj, żeby puściły mięśnie, tak, napięcie? Jeżeli chcesz używać takich myśli, co tam ma zluzować, rób to, śmiało. Zadaniem naszym jest tylko wprowadzić shaking po to, żeby poczuć ciało poprzez... Ale po co to gwiazdy na przykład robią? A żeby zrzucać każde napięcie, które się po prostu pojawia. To jest jedno z prostych ćwiczeń, które pomaga, żeby czyścić ciało z różnych informacji. Ja często to robię, jak mam właśnie wyjście na scenę, znajduję sobie swoje po prostu miejsce. No. I pierwsza rzecz, że rozpoznałem, że jednak tam jest dużo ludzi albo cała rodzina przyszła. Tak? I już rozpoznaję, że moje serce mocniej wali. Więcej krwi potrzebuje moje ciało, żeby tam dostarczać po prostu tlenu. Mm-hmm. Tak? Więc co mogę z tym po prostu zrobić? Zrzucić to. Zrzucić. Zrzucić. Najprostsze, zrzucić. Nie możesz odrywać stóp. Okay. Będziesz miała zamknięte oczy. Uwaga, twoim tematem jest odkrywanie ruchu. Czyli jakie możliwości ruchowe mam. Dobra? Do tego następne ograniczenie włączę muzykę. I mam tańczyć? Co mam robić? To jest improwizacja moja? Uwaga, twoim zadaniem jest odkrywać ruch. Okej. Okay. Odkrywasz ruch. Dobra. Czegoś szybszego nie było? Mam nie mówić, tak? Nie, to nie było ograniczenie, że mam nie mówić. Miałam mieć zamknięte oczy i nie odrywać stóp od podłogi. Pauza. Great, fantastyczna piątka. Słuchaj, to jest trochę wybieg na takie głębokie wody. Aha. Jak się czułaś najpierw? Czułam się dziwnie, bo wiem, że jesteś ty tutaj w tej sali, wiem, że jest Arek, nasz operator, wiem, że jest kamera, wiem, że ludzie będą potem mnie oglądać, wiem, że za chwilkę może tutaj ktoś wejść. Nikt się do mnie nie odzywa, zadajecie jakieś pytania w ogóle, zero odzewu. Świetnie. Zobacz, że przekładamy to, że to wszystko jest tym samym, jak masz wystąpienie, jest, wiesz, że są ludzie. Mhm. I wiesz, że oni będą po prostu słuchać, raz. Będą komentować Będą komentować. Na przykład też po prostu powiedziałeś, że może niektóry człowiek sobie wyjść lub wejść. Mhm. Może zadzwonić mu po prostu telefon. Dobra, spróbujmy teraz tak, żeby zobaczyć, czy na pewno skupiłaś się na temacie odkrywania ruchów. Mhm. To jest właśnie ciekawe, bo jeżeli puściłem muzykę, to pierwsze skojarzenie twoje było co? Czy nie było czegoś szybszego? To jest raz. Dwa, że muzyka to znaczy, że czy ja mam co by... Tańczyć. No właśnie. Czy ja powiedziałem, żeby tańczyć? No. Mamy często tak, że mamy wystąpienie i nagle jakby widzimy ciągle tylko jedną możliwość. A zobacz, ruch jest tu przed sobą, ale ruch też jest tam. Ruch jest na tym poziomie, ale ruch jest na tym poziomie. Mm-hmm. Ruch jest też na tym poziomie. Mm-hmm. Możesz się nie możesz oderwać się stóp, tak. Ale ruch możesz używać jednej ręki. Kilka naraz, jednocześnie. Jest tysiące, jakby tysiące możliwości. Ja będę wysyłał mój zaklinacz deszczu. Tak, tak, twoim tak. zadaniem jest znaleźć możliwość, by nie wejść w kolizję. Czyli o kurczę, czy ja mam uniki tyle, robić? Wiesz co, nie szukam uników, tylko najpierw rozpoznaj, dobra? Tak, żeby nie... Dobra, dajmy to, żeby nie dostać, żeby mnie to nie złapało. Uwaga. A nie możesz odrywać stóp. Nie mogę odrywać stóp. O kurczę. Uwaga. Skupmy się na tym, ile jest możliwości, że wybierz sobie jeden punkt u mnie. Jeden. No. Okej, okay, no niech będzie tutaj. Spróbuj dotknąć. Okej. Okay. I rób to cały czas. A ja będę ci pokazywał, ile mam możliwości. Dotknij tego. Dotknij. Dotknij. Hop. Okej. Okay. Tak. Zwykle jak pracujemy na tym, aha, to ciało nagle tylko rozpoznaje. Działa jeszcze raz.
jedną możliwość jedną, tego typu. Tak. O uniku, prawda? Tak, jedną. A tu chodzi o to, żebyś nagle mogła... Różne warianty. Różne warianty. I zobacz, że fizycznie musisz poczuć, ile masz możliwości. A nie tylko jeden nawyk, że ktoś odpowiedział tak, to ty tylko tak odpowiadasz. Ja opiszę sytuację, która jest na zdjęciu, a twoim zadaniem będzie odzwierciedlić to, co ja mówię. Mhm. Czyli oddać temu taki sam stan, jaki ja po prostu mówię. Zaczynając od zdania, na przykład od słowa rozumiem, że widzę, że zauważyłam, że... Dobra? Tak, tak, tak. No, oczywiście, wszystko zrozumiałam. No to zróbmy tak. Mam totalne takie obawy, że za chwilę może się pojawić, nie wiem, coś może się wydarzyć na świecie albo u nas, że po prostu wpadnę w jakąś dziurę, z której nie będę umiał wyjść. I na przykład czuję, że to jest coś takiego lodowatego, co mnie zamyka i tak zabiera mi wszystkie możliwości, jakie mam. I tego się naprawdę boję. Ja rozumiem, że boisz się niepewności zawodu? Boisz się tego, co się wydarzy za chwilę? Czy kolejne produkcje będą? Super, super zaczęłaś, ale na razie jest tylko odzwierciedlenie, a już przemknęłaś tam w pytaniu. Aha. Pytanie będzie zaraz. Na razie tylko odzwierciedl mój stan, który... Nie jesteś pewny swojej przyszłości. Nie oceniaj mnie. Ja cię nie oceniłam. Nie, bo jak już mówisz, nie jesteś pewny, to już jest jakaś tam po prostu ocena. Spróbuj tylko odzwierciedlić mój stan. Czujesz tak... niepokój, czujesz poczekaj, obawę. Jeszcze... No. Słuchaj, mam... Totalnie boję się zimy i boję się jakby ciemnych pomieszczeń i tego, że jak tam będę, to nie będę mógł znaleźć światła. Masz jakiś wewnętrzny niepokój, akurat jesteś na takim etapie życia, że odczuwasz jakiś lęk, jakąś wewnętrzną... Coś ci podpowiada, że nie Pauza. Do końca może być Oceniasz dobrze. Oceniasz mnie? Zobacz, że jestem na jakimś etapie życia. Skąd wiesz, na jakim ja etapie życia jestem? A? Bo to też powoduje, że twoim zadaniem jest tylko odzwierciedlić, bo jak odpowiesz tak, to osoba już od razu będzie słyszeć, ja skąd wiem, jakim etapie? Może rzeczywiście, tak, albo rzeczywiście ja mam jakiś etap, no mam słaby etap, tak, albo mam taki, skąd ty to wiesz, rozumiesz, i już, a teraz chodzi o to tylko, rozumiem, żebyś odzwierciedliła tylko to, co ja po prostu mówię, nic więcej, rozumiem, że boisz się zimy i ciemnych po prostu pomieszczeń, ja też bym się bała. Tylko tyle, żeby zbudować pierwszą więź, pierwszy stopień naszej komunikacji. Tylko tyle. Poprzez, ja też tak się czuję. Ja losuję kartę, to jest moją inspiracją tematu, stanu emocjonalnego. Opowiem ci o nim. Twoim zadaniem jest odzwierciedlić, czyli usłyszeć mnie tak naprawdę. Dwa, zrobić pauzę, dać sobie taką chwilę takiej refleksji. I trzy, zadać pytanie, wykorzystując jakiś szczegół, który przykuł uwagę. To jest jasne? Jest jasne. Dobra. Jedziemy. Słuchaj, z jednej strony mam takie poczucie, że boję się wysokości, a z drugiej totalnie uwielbiam przestrzeń. Też mam takie, nie wiem, takie odczucie, że jak będę na samym wierzchołku, to następny krok jest tylko spadek. Rozumiem cię doskonale, bo sama mam to samo i w rzeczywistości, i w przenośni. W rzeczywistości boję się wysokości, a jeżeli chodzi o życie zawodowe, to też jak coś osiągnę, to od razu mam jakąś taką obawę wewnętrzną, że może się za chwilkę coś nie udać. Skoro to się udało, to za moment się może jednak druga rzecz nie powieść. A czego? Pauza? Kropka. Zobacz. Daj sobie na taką, tylko czucie. No? Czego najbardziej się boisz? Że spadniesz, jeżeli chodzi o życie zawodowe, czy o życie prywatne?
Jesteśmy już po treningu. Adam zadowolony, że nowe umiejętności mi przekazał. Chociaż za moment nie wiem, czy będziesz taki zadowolony, że te umiejętności mi przekazałeś, no bo teraz ja wykorzystam je na tobie, no bo jesteś moim pierwszym rozmówcą po twoim treningu, tak? Czyli ja będę wiedział, jeżeli ja powiem, że nie odpowiem ci na to pytanie, dokładnie. To będziesz wiedziała, co zrobić, żeby pociągnąć dalej, tak? Tak, czyli jesteś tym królikiem doświadczalnym. Jadę, tak? Lubię tak. Proszę. Zadam ci to pytanie, tak? Które zadałam na początku naszego spotkania. Czy masz dziewczynę? Słuchaj, no ja nie chcę ci odpowiedzieć na to pytanie. No jest, słuchaj, ja rozumiem, że możesz nie chcieć, nikt nie lubi, jak ingerujemy w jego życie prywatne, ale no słuchaj, no nie masz żony, bo to wiem, to jest informacja wiadoma, tak? Że żony nie masz. Nie mam żony? Nie masz żony. Nie mam żony. Ale co, ty jesteś taki wybredny, że jeszcze nie masz żony? Słuchaj, to dobre pytanie, czy jestem wybredny? No, czy jesteś wybredny? Bo ile to masz? 36 lat, prawda? 36 lat, tak. No i nie masz żony, jesteś przystojny. Super, więc... dziękuję. Ty jesteś bardzo ładna. Dziękuję. I też nie mam żony. Powiedziałaś mi, że ty tańczyłeś kiedyś. Tak. No a wysokie osoby mają raczej trudności w tańcu. Jak ty to odbierasz? Tak, masz rację. Tak, mam rację. Tak, masz rację, bo... ale chodzi mi o to, zobacz, że jak masz jakąś trudność, to jedni się poddają, nie, to nie moje buty, tak? A ja właśnie idę, słuchaj, no jestem wysoki, to czy naprawdę ja nie mogę tańczyć? To jest pewnego rodzaju wyzwanie, tak jak wyzwanie, ostatnio Agnieszka Kaczorowska tańczyła z Łukaszem Kadziewiczem i traktowała to jako pewnego rodzaju wyzwanie. Tak. To może w kolejnej edycji zobaczymy ciebie z tą partnerką. Słuchaj, bardzo, bardzo chętnie jestem gotów, czekam właśnie na partnerkę, która podejmie wyzwanie ze mną i zatańczy w duecie tango. Czy chciałbyś w tańcu z gwiazdami wziąć udział? Tak, to jest coś takiego, co gdzieś we mnie jest, bo to było dawno, dawno, dawno temu, kiedy ja tańczyłem, ale na tyle emocjonalnie jestem z tym związany, ponieważ ja lat 6, jak po prostu miałem, powiedziałem mamie, mamo, chcę tańczyć. Nikt się nie pytał, skąd ty to wziąłeś, tylko po prostu ja wziąłem mamę i zaciągnąłem na jakiś kurs tańca. Tak, no i od tego się zaczęło. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Naszym gościem był dzisiaj Adam Adamonis. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Chcesz to wiedzieć? Tak, jestem wolny, jestem wolny, słuchajcie, jestem wolny.